Dzień dobry albo dobry wieczór. 16 grudnia pozdrawiam Was z hasłami zapisanymi w naszej książeczce z Biblią na co dzień w Księdze Joela w drugim rozdziale, 19 wierszu. Odpowiedział Pan i rzekł do swojego ludu. Oto ja ześlę Wam zboże i moszcz i oliwę i tym się nasycicie. I z Ewangelii Mateusza z 14 rozdziału. Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, Potem chleby łamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi, jedli wszyscy i byli nasyceni. Teksty, które przed chwilą przeczytałem, zwłaszcza ten tekst z Ewangelii Mateusza, powiem tak wręcz spodziewanie pojawił się w książce, którą teraz czytam i z którą z chęcią też jakby Wam polecę. Jest to nowa książka, biografia Ilona Maska. I tam w jednym z pierwszych rozdziałów było opisane religijne życie obecnie najbogatszego człowieka na świecie. I okazuje się, że mama Ilona Maska uczyła szkółki niedzielnej w kościele anglikańskim. No niestety nie możemy powiedzieć, że to był wielce bogobojny człowiek wtedy, jako małe dziecko. No i chyba obecnie też specjalnie bogobojnym nie jest. Natomiast, właśnie ten tekst był użyty jako przykład tego, że Ilon, mały Ilon nie do końca potrafił zrozumieć, jak to się dzieje, że, e, że materia potrafi się sama z siebie e, powielić na tyle, żeby z jednego chleba czy z ryby po prostu móc nakarmić e, setki, jak nawet i tysiące ludzi. Okazuje się, że e, myślę, że ten tekst możemy pojmować w różnoraki sposób, natomiast e, myślę, że obydwa teksty dzisiaj nam kierują. Nasze myśli w kierunku tego, czy czasami nie jest tak, że my zbytnio przejmujemy się właśnie tym wszystkim, co w cudzysłowie możemy włożyć do garnka. Czy tak jak teraz na przykład mamy święta, czy te święta nas materialnie za bardzo nie pochłaniają, a tak naprawdę chodzi też o zaufanie o to, że przyjdzie taki moment, w którym właśnie pobłogosławione dary, albo po prostu e, sytuacja, w której to Bóg da nam e, możliwość skorzystania z jego darów, to ten moment, w którym e, troszkę odpuścimy, e, w którym e, powierzymy się temu, który może więcej niż my, który zrobi więcej niż my, który właśnie potrafi e, jednak z mniejszej ilości zrobić większą. I tutaj, czy to Elon Musk wtedy zrozumiał, czy dzisiaj to rozumie, nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że Sytuacje takie jak w Biblii są opisane, myślę, że zdarzały się wielokrotnie, właśnie w sytuacji, w której ludzie zaufali, że to właśnie Bóg ich wykarmi. Być może nie były to cudowne rozmnożenia wielkiego pokarmu, ale być może znaleźli się ludzie, którzy mi stądni zawąd obdarowali kogoś, zorganizowali jakieś jedzenie, którego wcześniej nie było. No wiecie, tych sytuacji możemy sobie, tych sytuacji, w której to jako ludzie, jako aniołowie pomagają sobie. Nawzajem możemy sobie naprawdę e, wielokrotnie wyobrażać. Tak więc. Chciałbym dzisiaj też, jakby, zwrócić uwagę na to, że cała masa kościołów, parafii, ale też i jednostek samorządowych, ale też zwykłych ludzi organizują różnego rodzaju wigilie, na które są zapraszani ludzie, którzy nie mają domów, którzy nie mają pieniędzy, którzy nie mają rodzin i mogą w takich miejscach uczestniczyć. Myślę, że to właśnie takie sytuacje mogą pokazywać nam wszystkim, że w człowieku, który jest, kierował, który jest kierowany wiarą, naprawdę może wiele. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wyjdzie troszkę poza siebie, kiedy będzie inaczej trochę myślał na temat samego siebie, na temat rzeczywistości, w jakiej funkcjonuje i będzie umiał poświęcić cząstkę siebie dla drugiego człowieka. Dzisiaj tak szczególnie chciałbym, abyśmy właśnie pomyśleli sobie o tym, że wszystko, co mamy, mamy z łaski. I jeżeli mamy z łaski, no to warto tą łaską też się dzielić tak jak kiedyś dzielili się ludzie z Księgi Ola, tak jak dzielili się uczniowie tym, co otrzymali w darze od jakiejś postaci, które gdzieś tam się pojawiły w Ewangelii, a Jezus pobłogosławił i pomnożył to wszystko, co zostało wtedy dane. Tak więc myślę, że żyjmy nadzieją i odpuśćmy czasami nasze troski o to, co będziemy jeść i co będziemy pić, a myślę, że kiedy skupimy się na tym, co najważniejsze, niczego nam nie będzie brakowało. I tego Wam na każdy dzień, na te najbliższe święta, z całego serca życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.